Cześć, z tej strony Sebastian z Motokontrolera. Witam Was po raz kolejny na naszym kanale w dziale Okiem Eksperta. Miło Was widzieć. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować kolejny, myślę, z takich popularniejszych samochodów, chętnie leasingowany, wykorzystywany na przykład we flotach, ale nie tylko, także przez prywatnych odbiorców. Aczkolwiek mamy kolejny ciekawy egzemplarz z kolejną ciekawą historią. No ale po kolei. Jakie tajemnice będzie na... dla nas ma przygotowany Peugeot 307? Tego dowiecie się właśnie w tym odcinku. Więc na wstępie, co mogę powiedzieć o naszym Peugeocie? Jest to samochód sprzedawany przez Komis. Po pierwszym właścicielu, jeszcze jakby na tablicach sugerujących, i tutaj zostało to potwierdzone, że był to samochód leasingowany. Po wykupie leasingu został on sprzedany właśnie do Komisu, który sprzedaje go dalej. Co możemy przeczytać w ogłoszeniu? Jest wystawione za kwotę 59 900 zł brutto. Przebieg to jest niecałe 117 000. Rocznik 2018, także wykorzystywany jak najbardziej ten samochód był zgodnie z przeznaczeniem. W opisie możemy znaleźć kompletację wyposażenia, dosyć szczegółowo opisaną, i parokrotne zapewnienie o bezwypadkowości naszego Peugeota. Samochód w białym lakierze, czyli właśnie takim, można powiedzieć, typowo flotowym, a dzisiaj lakier będzie odgrywał bardzo ważną rolę w tym odcinku. Ale po kolei. Jesteś w trakcie zmiany auta? Sprawdź auto przed kupnem z Motokontrolerem. W efekcie otrzymasz szczegółowy raport z informacją kupować czy nie kupować. Po umówieniu się ze sprzedającą osobą podjechałem na rzeczony Komis. Taka, można powiedzieć, luźna pogawędka na temat historii. Zostałem zapewniony, iż faktycznie jest to bezwypadkowy pojazd, serwisowany od początku do końca. No nic, myślę sobie, będzie coś pozytywnego. Podchodzimy do samochodu, no i nie będę ukrywał, oczywiście zaczynając od zewnętrznych części wierzchnik, nie będę ukrywał, no, mina mi zrzedła. No. Z jakiego powodu? Jakby nawet jeszcze nie przekładając czujnika poziomu lakieru, można było dojrzeć, iż została polakierowana lewa strona pojazdu i przód. O czym to można wnioskować? Przede wszystkim, jakby z takiego nawet już troszeczkę dalszego rzutu, dojrzałem zachlapanie na nadkonu plastikowym koła lewego przedniego. To jest takie dosłownie chlaśnięcie, można powiedzieć, białej farby, białego lakieru na styku progu z nadkolem. Czyli już mamy obaloną kwestię oryginalności lakieru, mamy chyba nawet szybciej niż większość żużlowców, która startuje i dojeżdża do pierwszego wirażu. Musiałem to zrobić, tą wstawkę żużlu. Ale jakby wracając do naszego Peugeota. Więc sprawdzam sobie nasz samochód. No, wziąłem już od razu czujnik poziomu lakieru, żeby jakby już to szybko zweryfikować fakt, że no nie mamy tutaj oryginalnej powłoki lakierniczej. No i rzeczywiście, maska co prawda miała nieznacznie tylko podwyższoną wartość, 150 mikrometrów, także ktoś może powiedzieć, jeszcze to jest oryginał. No aczkolwiek już błotniki, tak jak właśnie błotnik przedni, drzwi, cała jakby lewa strona tutaj miała w granicach między 170 a 200 mikrometrów, także tutaj mamy jak najbardziej przelakierowanie. Poza tym widać także standardowo, można powiedzieć, niespasowanie elementów w przedniej części, czyli maska w stosunku do błotników, zderzak w stosunku do reflektorów, delikatne podbicia, różnica wysokości ustawienia drzwi, można powiedzieć, takie standardowe ślady napraw lakierniczych. No aczkolwiek zaskoczyło mnie te, bądźmy szczerze, niechlujstwo, żeby tak zamalować, tak chlapnąć po nadkolu. No cóż, aczkolwiek sprawdzając dokładniej, oczywiście jakby to podsumowując, mamy lakierowany zderzak przód, błotnik przedni lewy, drzwi przednie, tylny błotnik, tylny lewy, także cała lewa strona, plus został próg. Aczkolwiek tu trzeba jakby wspomnieć, iż próg został polakierowany wyłącznie w kwestii wierzchni. Nie odnalazłem żadnych oznak ingerencji we wnęki, zarówno błotników, progów, słupków. Tutaj jakby nie mam najmniejszych zastrzeżeń. Nie wygląda, żeby tutaj było naruszenie tych elementów konstrukcyjnych.
Obchodzę całość tego samochodu, jakby tam prawa strona nie wzbudziła moich zastrzeżeń, no wiadomo, tylko tak jak wspomniałem, przód także był lakierowany, więc tutaj, że tak powiem, musiał zostać polakierowany właśnie także błotnik prawy przedni. Jeżeli chodzi o kompletację szyb, wszystkie oryginalne poza przednią. Przednia z rocznika 2020, także no tutaj nie ma najmniejszych wątpliwości, że została ona wymieniona. Opony z jednego kompletu, nie mamy zastrzeżeń do ich zużycia. Stosunkowo oczywiście młode opony, Mission Primacy, także naprawdę dobra półka, można powiedzieć. Tarcze i klocki zużyte około mniej więcej w połowie. Delikatne ranty korozyjne były widoczne jeszcze przed jazdą testową. Zostały one potem wyeliminowane, także nie mam zastrzeżeń do hamulców. Jeżeli jakby podsumowując kwestię taką wizualną, no oprócz powiedzmy tych zachlapań, no widać powiedzmy zmianę gradacji lakieru, tak po bliższym przyjrzeniu się elementów właśnie z lewej strony i zderzaka przedniego, także nie mamy tutaj oryginalnego lakieru, niestety. Ale zostawiamy już kwestię wierzchnie, ponieważ to jest jakby nie koniec, ale przechodzimy już do wewnątrz. No, samochód oczywiście przygotowany do sprzedaży, aczkolwiek nie nadużywano środków typu plak, także to jest duży plus. Wnętrze czyste, zadbane. Zwróciłem uwagę na fakt, iż zostały zdemontowane, czy są jakbyś wyraźne ślady demontażu osłon słupków z przodu. No to już wiadomo, bardzo to wzmaga jeszcze bardziej czujność przy oględzinach. Taka, można powiedzieć, żółta lampka ostrzegawcza. Natomiast jakby przeglądając się powiedzmy spasowaniu innym elementom wszystkich wrażliwych miejsc typu pasy bezpieczeństwa, mocowania poduszek powietrznych, nie było śladu demontażu, tylko i wyłącznie wspomniane osłony słupków przednich. Co to może sugerować? Może to sugerować po prostu fakt, iż w przeszłości pojazd posiadał montaż alarmu dodatkowego, czy to przez dealera, czy to przez pierwszego właściciela. I został prawdopodobnie zdemontowany, no co odbiło się troszeczkę na spasowaniu elementów, ponieważ właśnie na osłonach słupków z przodu montowane są czujniki jakby wykrywające uderzenie w szybę. One są skierowane w szybę tak, że w przypadku próby włamania, wybicia szyby jest odczyt z owych czujników i dochodzi do aktywacji dodatkowego alarmu. Tak jak wspominałem, jeżeli chodzi o sprawność wszystkich systemów bezpieczeństwa, poduszki powietrzne, pasy bezpieczeństwa, nie ma tu niczego niepokojącego. Kwestia sprawności innych elementów ruchomych, systemów elektrycznych, wyposażenia, także jest wzorowo, nie na żadnych, że tak powiem, problemów nie napotkałem. Więc tak, przechodzimy już do komory silnika, bo tutaj robi się już ciekawie, moi drodzy, bo tu trzeba, że tak powiem, podejść bardzo twardo do tematu. Podnoszę maskę i niestety ciąg dalszy niefachowych napraw lakierniczych. Rzuciło mi się w oczy przede wszystkim zachlapanie białym lakierem reflektora lewy przód. I to takie naprawdę zachlapanie. Czyli już mamy nie tylko nadkole, nie tylko zmianę gradacji lakieru, ale polakierowane zostały pryśnięte reflektory. Ale reflektor lewy przód. Ale to też nie koniec. Można zobaczyć na zdjęciach, iż niestety lakierowana była cała komora silnika. Równie niedbale, ponieważ nie uchowały się mocowania przewodów elektrycznych, kostki, same przewody, śruby jakby, gdzie dokręca się powiedzmy przewody masowe, tak zwane minusy do karoserii. To wszystko jest zachlepane lakierem białym. No, zdziwienie na moich oczach było spore, aczkolwiek to ciągle nie koniec. Oczywiście próbowano zalakierować powiedzmy elementy typu śruby mocujące, co widać się na zdjęciach. Jest to widoczne, myślę, że tutaj nie ma, że tak powiem, najmniejszych wątpliwości. Oczywiście był demontowany przedni pas, elementy układu chłodniczego, tak jak oczywiście siłą rzeczy zderzak, obydwa błotniki. Wszystko było to demontowane, ale także było widać po wszystkich śrubach ważnych, mocujących, że tak naprawdę silnik był wyciągnięty do lakierowania komory. Także zasadniczo mamy wszystko, było odkryte podłużnice i zostało to wszystko polakierowane. Tylko problem jest taki, teraz to już będzie taki mocny strzał, co widać na zdjęciu, niestety został naruszony, nabity na kielichu numer VIN. Co
jest już naprawdę niezłym szokiem. Naprawdę z mojej strony, no oczy miałem dosyć, no po prostu tej miny nie da się opisać. Tutaj jest takim lekkim uśmieszkiem, ale to naprawdę nie jest śmieszne. Można zobaczyć na tym zdjęciu, iż numer mi został po prostu naruszony. I co mnie tak tknęło, to wyglądało w taki sposób, patrząc na tym, jakie są takie różne zadziory na tym, na krańcach tego numeru, powiedzmy, gdzie są różne zagięcia znaków. Zobaczcie, że to wygląda, jakby został on najpierw zamalowany, potem osoba, która lakierowała tą komorę silnika, się zreflektowała chyba i próbowała ten numer win jakby nie tyle odzyskać, bo to jest takie może dziwne stwierdzenie, ale poprawić numer win, poprawić jego czytelność. Tam został naruszony, zamalowany numer win, co jest dla mnie szokiem i w tym momencie można byłoby kończyć odcinek, bo to jest dyskwalifikacja naszego Peugeota. Tak, tutaj był lakierowany numer win. Po prostu zgroza, moi drodzy, i szok, jeszcze raz szok na mojej twarzy, nawet jak teraz o tym mówię. Zastanawiam się, w jaki sposób można byłoby tak niechlujnie naprawić lakierniczo pojazd. No cóż, jakby to konsultowałem to ze sprzedającym, a sprzedający powiedział, że owszem, miał podejrzenie, iż lakierowana była lewa strona, ale historii tak naprawdę nie był w stanie wyciągnąć. No cóż, został mi udostępniony oczywiście nasz Peugeot do jazdy testowej. Wykonałem ją w samotności. Sprawdziłem go, myślę, że jak najbardziej wiernie, dzięki temu, że miałem możliwość wykorzystania infrastruktury także pozamiejskiej. Cóż, start silnika bez najmniejszego problemu. Tutaj nie mam najmniejszych zastrzeżeń. Rozgrzewamy, sprawdzamy hamulce, zawieszenie, przeniesienie napędu. Wszystko jak najbardziej ok. Tutaj nie mam zastrzeżeń. Wykonałem jazdę testową gdzieś tak w granicach 15-20 minut w najróżniejszych trybach. Zadowolony, można powiedzieć, z tej jazdy testowej. Gaszę naszego Peugeota i słyszę takie delikatne, może nie jakieś bardzo duże, ale delikatne drgania podczas gaszenia. Czyli zasadniczo mamy częściowe zużycie koła dwumasowego. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę na taką rzecz, że tutaj patrząc na środek, bo jakby nie wspomniałem o tym jeszcze, że tam była dosyć znacznie wytarta kierownica, mimo przebiegu niecałych 117 tysięcy, to jakby patrząc na zużycie kierownicy i zużycie koła dwumasowego, można jakby domniemywać czy przewidywać fakt, iż nasz egzemplarz był wykorzystywany głównie w trybie miejskim. Dlatego tutaj jest troszeczkę bardziej wytarta kierownica. Czuć pewne zużycie koła dwumasowego, jakby wibracji z przeniesienia napędu. Czy to dobrze, czy źle? No jakby trzeba pamiętać o tym po prostu, iż jazda w trybie miejskim to jest duża część odpalania, gaszenia, obciążania układu podczas rozruchu, podczas przyspieszania, hamowania. Także jest to po prostu intensywniejsza eksploatacja, aniżeli typowa trasa. Trzeba mieć po prostu wgląd na samochody, które są wykorzystywane typowo w ruchu miejskim, no i w takim przeznaczeniu, można powiedzieć, zadaniowym. No więc po konsultacji, jakby po przyjeździe z powrotem na komis, po konsultacji ze sprzedającym udaliśmy się na stację kontroli pojazdów, żeby sprawdzić naszego Peugeota od spodu. Czy coś odnalazłem? No powiem szczerze, nic ponad to, co widziałem już otwierając maskę, ponieważ z przodu częściowe zabudowanie, standard można powiedzieć, no mogę zapomnieć o wykręceniu tej osłony z przodu silnika, więc tu jakby opierałem się na dostępnych małych otworach inspekcyjnych, czy wszelkiego rodzaju zagłębieniach, żeby gdziekolwiek tutaj coś móc sprawdzić. No powiem tak, wycieków żadnych nie wykryłem, także pod tym względem jest w porządku. No kwestia wypadkowości, czy też kolizyjności. Oczywiście też w dołu było widać, że elementy są lakierowane, aczkolwiek tutaj takiej głębszej diagnostyki no nie mogę wykonać z racji po prostu obecnej osłony. Jeżeli chodzi o elementy korozji, no mamy tu młody egzemplarz bez jakiejś tam ponadnormatywnej korozji. Bardzo drobna, powierzchowna. Wszystkie, że tak powiem, elementy zawieszenia bez luzów. Sprawdziliśmy także oczywiście na ścieżce diagnostycznej kwestie właśnie rozkładu sił hamowania i skuteczności tłumienia, także bez zastrzeżeń, normalne zużycie, więc
tutaj nie było, że tak powiem, bardziej co sprawdzać. Wracamy. No i po powrocie już kończymy powoli oględziny. Zostało mi tylko podpięcie komputera diagnostycznego. Brak błędów, brak oznak modyfikacji przebiegu. Czysto. Na sam koniec kwestia dokumentacji. No i tutaj ciekawa sprawa, ponieważ oczywiście otrzymałem książkę serwisową, aczkolwiek serwis skończył się na przebiegu blisko 58 tysięcy kilometrów. No mamy no, trochę większy, tam troszeczkę, no w cudzysłowie trochę wyższy przebieg. No i pytam się sprzedającego, gdzie jest reszta dokumentacji, ponieważ tutaj mocno mamy urwany serwis. No i tutaj dostałem taką odpowiedź, że jeszcze nie otrzymał, jako że samochód niedawno został odkupiony, jeszcze nie otrzymał sprzedający przedstawiciel komisu pełnej dokumentacji, cały czas czeka od pierwszego właściciela. No cóż, czy uwierzyć w to, czy nie uwierzyć? To już kwestia indywidualna, no na słowo, cóż, na słowo dzisiaj człowiek chciałby uwierzyć, że mamy do czynienia z egzemplarzem bezwypadkowym. Bezwypadkowe? Jasne. Stworzyliśmy narzędzie Historia Szkód Pojazdu po WIN, gdzie za darmo możesz sprawdzić, czy auto miało jakąś szkodę. Płacisz tylko wtedy, kiedy chcesz otrzymać szczegółowy raport. Podsumowując to wszystko, czy polecać, czy nie? Powiedzieć, że nie, to jest mało. Ja ten egzemplarz po prostu dyskwalifikuję. Dyskwalifikuję, ponieważ tak niedbałe naprawy, gdzie mamy ingerencję w pole numerowe, gdzie mamy tutaj do czynienia z numerem WIN nie naklejonym, nie tabliczką, tylko numerem WIN na stałym elemencie, no to już w tym momencie jest duży, duży minus, dyskwalifikacja. Naprawdę to nie jest, można powiedzieć, to nie jest śmieszne, to jest już kwestia tak naprawdę zahaczająca w pełni kwestie prawne, gdzie bez najmniejszego problemu po dokonanym przejrzeniu się diagnosta czy policjant może zabrać dowód rejestracyjny i kazać, że tak powiem, wykonać ekspertyzę tego numeru WIN, jego naruszenia, być może poprawkę jego poprawności odczytania i dopiero wtedy wydania ponownie dokumentów z tego samochodu, także takie coś, powiem szczerze, nie zdarzyło mi się po raz pierwszy, no nie będę ukrywał, zdarzyło się po raz pierwszy, mam nadzieję, że ostatni, ponieważ można się czasami za głowę złapać, aczkolwiek no wydaje mi się, że takich egzemplarzy, mam przynajmniej taką nadzieję, jeździ w Polsce naprawdę niewiele, aczkolwiek niestety ten 307 jest takim właśnie egzemplarzem z, można powiedzieć, pewną wadą prawną. A jak wy się zapatrujecie na takie samochody? Jak wrażenia po naszym spotkaniu? Bardzo chętnie dowiem się w komentarzach. A tymczasem zostawiam was z naszym Peugeotem, z naszymi zdjęciami. Trzymajcie się. Pozdrawiam.